A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, takim ogólnie ogólnikowym, parę rzeczy opowiem. Leszka, ty to słuchasz? Nie, dobra. Zaczniemy na początku od spisywania stanu licznika, bo w ubiegły piątek przyszedł mi rachunek za prąd. Ja to jakoś go tutaj ładnie pokażę. W wysokości 7000, to jest od lutego do sierpnia. Później na następne miesiące przyszło mi 3312 zł i na miesiąc listopad, grudzień 2670. Zapisali mi zużycie ponad 20 tysięcy kW. Na cały rok. Na cały rok, chociaż zużywam w granicach od 10 do 12. I wczoraj byłem w biurze obsługi, no i tam pani powiedziała, że mam jeszcze raz pisać licznik. Także rozgryźliśmy tutaj, no może ja, nie ja, pan redaktor rozgryzł ten licznik i spisaliśmy ile mamy tutaj zużycia dziennego i nocnego. I ja, jak ktoś mówi, za chwilę jadę wyjaśniać to, ale ogólnie idziemy zobaczyć, jak te nasze żniwa, jak to wszystko się odbywa, chociaż ostatnio nie było żadnego filmu. Przygotowaliśmy się na elegancki odcinek sobotnich żniw, no ale wiecie co, słuchajcie, zrobiło się tak, że kombajn się zepsuł, nie było żniw, wszystko naszykowane. Statyści, dwie kamery, dron, samolot miał wylądować, jak kombajn miał skosić środek, pośrodku miał wylądować samolot, wszystko było przygotowane i pach, kombajn się zepsuł, ale to, jak to się mówi, no zdarzają się rzeczy takie nieoczekiwane, przez to nie było filmu w niedzielę. A co, zrobiło mi się też, wczoraj złapałem kapcia, będzie do roboty. Nie wiem, co mi to pomoże. Flaczek się zrobił. A ciągnik potrzebny do dołożenia drzewa. Także no, przejdziemy dalej. Co się u nas dzieje tak ogólnie? Wczoraj zrywaliśmy tytoń, a dzisiaj co? Słuchajcie, popadał deszcz. Nie wiem, czy to widać tutaj na tej rosie, ale przejdziemy właśnie tam do przyczep, gdzie wszystko jest przygotowane. Nawet lotnisko, nawet samolot. No. Także o, wszystko przygotowane. Już wspomniałem, już się mylę, no. I co? Popadało rano dzisiaj. Jeszcze woda na przyczepie jest, no. I tak to u nas jest po żniwach. No, ten Krzysiek zawsze lubi we wrześniu kosić. No, słuchajcie, jestem zmuszony czasami we wrześniu kosić. Ale wszystko ładnie stoi. Troszkę pociemniała słoma. Ale ja liczę, że to wyschnie 2-3 dni pogody. No i będzie dobrze, będziemy kosić, żeby znów kombajn się nie zepsuł, no. Także pozdrawiam kombajnistę, pana Jarka. Tu pole jest na areale hektar 20. Tyle moich żniw, hektar 20 i 80 ary pszenicy. No, 2 hektary do skoszenia. I chyba jestem ostatni z ostatnich. Bo wczoraj była fajna pogoda do koszenia. Widziałem, tutaj u nas kosili. No, ale myśmy zrywali tytoń, także nie mieliśmy jak tutaj przygotować tego wszystkiego. Tak to jest. Także ja jadę teraz walczyć o prąd i spotkamy się może przy kole. Bo trzeba z tym kołem coś zrobić. No. Pasowałoby. Jeszcze gryka ci została. A, jeszcze mi gryka została. No, ta gryka to już nie wiem, to ona przydojrzała już jest. Także nie wyrabiam się w czasie. Pogoda też jest nieodpowiednia. No, ale mniejsza z tym, no. No, ale 14 kontenerów jest. No, ale jest, no. Ważne, że tytoń się zrywa. Poprzywracało krzaki na niektórych działkach takich. Bardzo ciężko się zrywa. Prawie godzinę dłużej nam to schodzi. Ale no, jakoś jest, no. To krzaków powywracało. Po prostu się połamały. No, ale tak to jest. W każdym roku jest inaczej, no. Jest inaczej. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, no. Gradu nie było. W każdym razie Krzyś nie chodzi, bo jeszcze może być, no. No, następna do roboty. Wymiana tych gum. Te gumy powinny być proste, no. Powinny być proste, trzeba jakieś gumy zakupić, o. Żeby od razu nabierały ziemniaki, no. Czyś miałeś tu zrobić jeszcze taki kosz, no. Zrobię, no. Na świętego dygdy, co nie ma nigdy, no. Kiedyś zrobię, no. O, maliny na wino rosną. Proszę bardzo. Nie na wino, tylko sok malinowy. Sok, o! Na sok malinowy. Sok z gumi jagód, z gumi malin, no. Bardzo zdrowe, ekologiczne, niepryskane. Z rożkami. Sprawdzam, za każdym razem, słuchajcie, jak wyciągam, to sprawdzam tę dziurkę. Tutaj. Jak jest z robakiem, to tam robak jest, to wyrzucam. Tak, Krzysiek, zjadę. O. Dobra.
ja się zbieram, jadę walczyć o prąd. Nie wiem dlaczego mnie tak lubią, że podwoili mi po prostu zużycie prądu. Może wystąpiła jakaś pomyłka, nie wiem. Idę to wyjaśnić. Także nie ma to tamto. Piszcie jak u was zużycie prądu jest. Czy też zdarzają się takie pomyłki? Także moi drodzy, ja rzuciłem z zakładu energetycznego. Sprawa została wyjaśniona. Było po prostu źle spisane licznika dziennego. Było prawie 5 tysięcy więcej, 5,5 tysiąca chyba kilowatów. Tak, nie mówię z rysie, także rozpisaliśmy tutaj na takie raty względne po 1800 zł. To chyba z nadwyżką, bo jak to zapłacę wszystko, to będę miał jakieś 14 tysięcy kilowatów. Ponad 14 tysięcy. A zużyłam 12, już nie chciało mi się tam jeszcze tego zmniejszać, ale chociaż można. No ale nie wiem, czy tego będę robił. Najwyżej nadpłacę prawie 2000 kW na następny rok. No. Także, ale na pewno rata wyszła 2000, 2000 to słuchajcie, nie 5000. No. Także jest różnica, a ja tu co? Czyli kończymy sprawę elektryki. Także się pasowałoby fotowoltaikę zaczepić. No wiecie co, podliczę to wszystko, ile ja to rocznie płacę. No i może jeszcze będziemy się słuchać. Nie mam dachu, żeby to założyć. Nie mam dachu. Nie mam w sumie takiego miejsca, żeby to zrobić. No. Nie wiem, pomyślę, ale najważniejsze jest dojść to koło. Muszę to jakoś to zrobić. O, ciapciu. I teraz tak, patrzyłem, bo tu jest chyba jakieś pęknięcie, coś tu podłożymy, słuchajcie, to coś podłożymy, to nie może być tak nowa taka opona. Kochani, kosztuje 400 zł, 400 zł, patrzyliśmy z panem redaktorem, ale my to jeszcze ją zużyjemy, jeszcze ma protektor duży, słuchajcie, ma jeszcze protektor duży, także zużyjemy to, co jest tu, podłożymy taką dużą łatę. No i też złatamy oponę, dętkę też spróbujemy zakleić, no. Także w tym odcinku takie bawienie się troszkę, no. Te 25 służy teraz jako gwoździciel drewna. No, też daje radę, słuchajcie, też daje radę. Dobra, ja tu się biorę za odkręcanie, popuszczanie kuli. Za chwilę się spotkamy. O, lewarek też, oryginalny lewarek. Bardzo dobry. Nie trzeba oleju, no kapnąć trzeba po prostu na te śruby trochę. Żeby się nie zastyk. Także ja to się biorę do roboty. Podniosłem, ale luzu prawie nie ma, słuchajcie. Jak nowy ciągnik. No troszkę jest. No, na tyle lat. Dobra. Gdzieś tutaj na drążku jest. Większy tutaj, bym powiedział w ten sposób. Tam chyba przy kolumnie kierowniczej. O, mamy. Czekajcie. Czasem na tym zacisku. Czy to będzie widać? Trochę i na frezach. Może tak zobaczę. Jakby na frezach. Dobra. Takie luzy to są w miarę. To są, jak to się mówi, dopuszczalne. Przy takim ciągniku. Dobra, zrzucamy koło i dobieramy się do dętki. No, jak zwykle trzeba użyć pierwsze młota. Młota to nie robota. Śmiałe uderzenia. Mamy. Super. Się zaczynało chyba po przeciwnej stronie wentylka. Nie, od wentylka. Chociaż nie mam może takich nadzwyczajnie sprzętów, ale poradzimy sobie. Słuchajcie, ja nie muszę mieć wiadomo jakichś sprzętów. Już jest dobrze. To jest moje. A czemu nie włączyłeś nagrywania? Ja. Żartuję! Kurde! O kuźwa, tu z siebie wulkanizator. A co ty myślisz? Ja pierniczę. Zrób to sam! No nie.
co my tu mamy? Dębki. Kurwa, jaki ty, Krzysiek, masz bałagan. Krzysiek, masz bałagan. Kurwa, wyłaś ci jadł. Cholerniku jeden. Ja pierdolę. Tutaj mam po prostu takie pęknięcie. O, tutaj mam takie pęknięcie tutaj. No szkoda wyrzucać, wiecie. Tu mam pęknięcie i to już to było. I tak się zastanawiam, czy tutaj się coś dostało, jakiegoś piasku. Czy jest w drugim miejscu. W sumie zaraz sobie zaznaczę. Ale sam lubię taki klimat. Słuchajcie, coś zrobić sobie. Czyli ja to tak za wiele nie ruszam. Taka duża. I zobaczymy, w którym miejscu ta dziura jest. I to napompuje teraz powietrze. Żarka się nabiła do prawie 9 atmosfer. Zadygamy powietrze. O, nie wiem, czy widzicie. Tutaj była ta łata. Fajnie jest tutaj tak. Tutaj to widać. Dość dużo ucieka. No zaraz zobaczymy. Widzicie? Tu jest przetarło. Na to wygląda, że było za mało powietrza i przetarła tutaj ta łata, co tutaj, tu nawet widać tutaj. Widać tutaj, o tu, tu, tu. To zaznaczamy, będziemy kleić. Słuchajcie, będziemy kleić staromodnym sposobem. A? Wytniemy łatę, wyczyścimy. Klej mam. Powiem wam szczerze, skleiłem dwie dętki, dwie dętki. I wtedy... O, ktoś przyjechał? Za chwilę przyjdę. Była taka dłuższa przerwa, bo wyczyściłem po prostu tutaj tę dętkę papierem ścierłem. Słuchajcie, tym papierem ścierłem wyczyściłem to. O, takim, jakaś granulowość. 100. 100. To z takich chyba tych czyszczarek. I tutaj zrobiłem sobie taką łatkę. Mam oczywiście, na dłużej mi zeszło szukanie tych zacisków. O, klej jakiś tam. O, taki technik, coś tam, cool, coś tam. Dobra, i smarujemy. Słuchajcie, smarujemy to. Powiem, że bardzo dobry klej. Skleiłem już parę łatek, chociaż jak to się mówi, już odeszło się od tego klejenia. Ale ja to skleiłem. To się mówi troszkę tu, troszkę tam. To może rozprowadzę. To się mówi, to trzeba zrobić dość szybko, bo ten klej szybko jakoś tak wiąże. Cały klej pójdzie to wszędzie. No, tak to jest, słuchajcie, to nie jest jakieś pokazywanie takich rzeczy, bo wiem, że niektórzy by powiedzieli, a słuchaj Krzysiek, zabierz, kup dętkę, może ona nie, za dużo nie kosztuje. Powiem tak szczerze, może za dużo nie kosztuje, za wiele to nie kosztuje, ale słuchajcie, pokazuję wam. Czasami wychodzi taka sytuacja, że trzeba zrobić coś samemu, także ja to zaciskam szybciutko w takie przenośne imadło. Zacisnąłem, no i poczekamy jakieś, nie wiem, 15 minut, może i więcej, żeby to się skleiło. Także spotkamy się w sumie za chwilkę. No, zobaczcie, moi drodzy, muszę zapalić światło. Tego względu, że się ciemno zrobiło, zaczął też padać u nas. Ma wytrzymać następne 10 lat. Ładne. Klej kosztował chyba z 15 zł. Dobra, zakładamy. Zakładamy tutaj. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, jak założyć dętkę. A to każdy wie, że wentylek musi wchodzić tutaj. I główną czynnością to jest ta wielka łata, która musi być tu. Pierwsze wkładamy wielką łatę. O, tak. Dobra, i tu wkładamy dętkę. Wiecie, teraz każdy by chciał, żeby ktoś robił, zawieźć do wulkanizacji. Ale nikt nie pomyślał, że na przykład wulkanizacja może być zamknięta i trzeba zrobić to samemu. Samemu? No ale w Czundirze to zrobiłeś. Ach, tam Czundirze, Czundirze też bym to zrobił.
słuchajcie, ja wam pokazuję, jak to zrobić w takich sytuacjach ekstremalnych. O, mamy to. To jest najważniejsze. O, mamy to. Teraz delikatnie sprawdzamy, gdzie jest ta ogromna nasza łata. Jest w tym miejscu. Także wpuszczamy dętkę. A, wpuścić kolankiem. Nie wiem, czy właściwie używamy odpowiednich narzędzi. Takich to mało, może rzadko kto używa. I teraz wszystko robi wulkanizację. I delikatnie, nie już, żeby nie uszczypnąć dętki. Sprawdzamy, jest daleko. Dokładamy tutaj właśnie. Tutaj musi wejść w ten rant. Także tu naciskamy, żeby to koło felga przesunęła się w ten rant. I wtedy będzie lekko założyć. A już prawie jesteśmy, słuchajcie, w domu. Sprawdzamy, czy jest dętka, żeby nie uszczypnąć, bo to już to się musi wtedy, jak uszczypniemy, już po robocie. Jeszcze raz trzeba po prostu wszystko powtarzać. No i zwracamy uwagę, żeby nam nie uciekł co? Wentylek. Jak to się mówi? Już jesteśmy w domu. Czyli co, zakręcamy wentylek. Wpuszczamy go do środka, zakręcamy. Koło, słuchajcie, zrobione własnym, domowym sposobem. Tu jest łata w tym miejscu. Także to, ten ciągnik pochodzi. To, co on tutaj robi w domu, to pochodzi. Patrzcie, jak deszcz pada. A jeszcze ja żniw nie robiłem żniw. No to żniwa w przyszłym tygodniu pewnie, albo w sobotę. Wiecie, w tamtym roku robiłem we wrześniu. Wilgotność była 13 coś. Także tylko młyn nie wziął z tego względu, że... A ty nie miałeś jakichś robaczków tam? Nie, sporyż był. Na dwie atmosfery damy. Dwie? Nie za dużo? To nam się nie układa. Na 1,8 dały. Dwa, tutaj dwa atmosfery z przodu, przecież ja... Okej. Jaka była przyczyna awarii? Myślę, że spadło ciśnienie i łata przytarła dętkę. Jak? Coś ci mówi? No, mówi mi, że to się rozdziabia. To znaczy, że... O, felgę coś zrobiłem. No. Zobaczcie, tu można jeszcze to zrobić. Słuchajcie, moi drodzy. Jeszcze można zapuścić klej. Tę dziurę. A tu już kleju nie ma. Już skończył się. Tak to jest gospodarka u Krzyśka. Tak jest łatane wszystko. Ja jesteś, myślę, że to długo nie potrzeba. Jak długo nie potrzeba? Słuchaj, to długo potrzeba. A co ten ciągnik robi? On nie jedzie po drzewo tylko. No teraz tak. Bo każdy mówił, o! Teraz wulkanizacja. O, a tu na motykę najechałeś kiedyś. O kurwa. Pamiętasz? Na pierdolę. Masz jeszcze kleju? No kurwa. O, cholera. Ten szatot motyki, czy to nowe? Ty, nie wiem, czego to jest. O ja pitola. Wiesz co? To łapałeś dziura trzeba. Była tu. A to co to, skąd się to wzięło? Bo kiedyś najechałeś na motykę. No to... I przebiłeś. To jest dętka. Kurwa. No nic, ale to Krzysiek poradzi na to. Dzisiaj drzewo musi przywieźć, przyniesie jeszcze tubkę kleju. Koło cały czas mnie zaskakuje. Cały czas mnie zaskakuje, bo sugerowałem się tym, że tu była po prostu dziura. Słuchajcie, to była dziura. O kurczę. O kurczę. To nic, zalewamy to. Skąd taka dziura? No i tego nie było. Ja pierdolę. Krzysiek będzie musiał dać chyba 400 zł. Nie dam. Było widać po łacie, że tutaj ta łata przytarła w tym miejscu. W tym miejscu przytarła te dziury, ale tego to nie widziałem, no. I to się skąd to wziął? No może to jest ze starości się rozeszło. Także panowie, będą musieli się w tym odcinku pożegnać, sprawdzić, czy to wysechnie, bo jak będziemy wszyscy czekać na wysechnięcie tego kleju, to nam trochę zajmie. Także cóż, w tym odcinku takim survivalowym żegnam się z wami i do następnego. Na razie.